Tak wyglądał samochód Roberta Kubicy tuż po wypadku, do jakiego doszło podczas rajdu Ronde di Andorra. Przyczyną poważnych obrażeń polskiego kierowcy była nieprawidłowo zmontowana bariera ochronna. Czy Robert Kubica miał szansę wyjść z tego wypadku bez większych obrażeń? Odpowiedź na to pytanie daje symulacja przygotowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na jedynym w Polsce torze do przeprowadzania crash testów w Inowrocławiu. Skoda rozpędzona do 110 km na godzinę uderza pod kątem 20 stopni w prawidłowo zmontowaną barierę ochronną. Właściwie zamontowana bariera przede wszystkim ma zachować swoją ciągłość w czasie zderzenia. Ma się odkształcić tak bardzo, jak to tylko możliwe i ma wrócić samochód z powrotem na drogę. Dzięki odkształceniu uzyskujemy efekt pochłaniania energii uderzenia, czyli im większa możliwość odkształcenia, tym na dłuższej drodze możemy wyhamowywać samochód, co sprawia, że mniejsze siły działają na kierowcę i na sam samochód. Kierowca, który brał udział w pierwszym wypadku, przeżyłby ten wypadek. Wyszedłby o własnych siłach? Wyszedłby o własnych siłach. Prawdopodobnie nie straciłby również świadomości. A tak zachowuje się samochód w analogicznej sytuacji, kiedy zderzenie następuje z nieprawidłowo zmontowaną barierą. Widać wyraźnie, że bariera wniknęła do środka klatki pasażera. Skutki, które możemy obserwować w środku pojazdu, wewnątrz samochodu, wyraźnie wskazują na to, że tam doszło do całkowitego zniszczenia. W takim wypadku człowiek nie ma większych szans na przeżycie, a na polskich drogach bariery ochronne nie zawsze są w najlepszym stanie. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma dla kierowców dobre wiadomości. Te stare bariery będą wymieniane oczywiście sukcesywnie w momencie, kiedy przestaje ona już pełnić swoją, kończy się jej funkcjonalna zdolność, kiedy ona już nie jest w stanie chronić albo zostaje zniszczona, wtedy jest wymieniana na nową barierę. To ważne, bo bezpieczeństwo na drogach zależy przecież nie tylko od użytkowników, ale i infrastruktury polskich dróg.